Obiecuję, że tak już zaczynać nie będę, bo to było wcześniej. Uznaliśmy, że jest to nuda. Idziemy sobie do drugiego tematu i jest to historia wokół nas. Także skupiamy uwagę i już bierzemy sobie jakiś długopis kartkę i zaczynamy po części notować to, co będzie wyświetlane albo to, co będę mówił. Oglądamy. Kończąc lekcję, poprzednio wspomniałem o tym, że mogą wystąpić jakieś tam pamiątki rodzinne i tak, one występują i na pewno ich macie w mieszkaniu, w domu, w którym żyjecie dużo. Z tym, że Pewnie w większości przypadków nawet nie wiecie, że są to pamiątki rodzinne, bo to może być coś, co jest pamiątką po naszej babci, prababci, pradziadku i tak dalej. To może być biżuteria, to może być stary zegar, to mogą być jakieś szabl, no zdjęcia przede wszystkim, jakieś filmiki, to mogą być części stroju, to mogą być nawet elementy, które wasze babcie bądź dziadkowie używali w szkole, jak piórnik albo jakiś cyrkiel, to są pamiątki rodzinne. I te pamiątki rodzinne są bardzo istotne. My powinniśmy trzymać je w domu. I kultywować tradycje naszych przodków. Ale na przykład w mojej klasie, i tu zobaczcie, jest takie zdjęcie: ja mam taki malutki regalik z takimi elementami wyposażenia, które no, nie wszystkie są pochodzenia z mojej rodziny. No bo te ważniejsze mam w domu, ale ja je skądś mam, czyli ktoś musiał się ich pozbywać. Ja je kupiłem, ja je dostałem e, i tak dalej, więc one były komuś niepotrzebne. I to jest smutne, no bo pamiątki rodziny powinny być w domu, a ja je mam w klasie. To oznacza, że. Ktoś o nie po prostu nie dbał. Ale pamiętając o swoich przodkach, będziemy też utrzymywali, i tu uwaga, będzie pierwsze pojęcie do zapisania: nasz ród. Ród to jest grupa ludzi, które są ze sobą spokrewnione, wywodzą się z kilku pokoleń wstecz i mają wspólnego przodka. I oni są połączeni więzami krwi, coś tak ładnie nazywa. Te więzy krwi, tak ogólnie, to jest to, że będziemy mieli dosłownie tą krew płynącą w naszych żyłach, którą miał nasz przodek. I często nawet nie wiemy, jak daleko ta nasza rodzinna saga, nasz ród sięga. Dlatego do tego dojdziemy sobie później, będziemy mieli. No Ludzi, którzy będą zajmować się historią rodziny, czyli genealodzy. Ale o tym później, tak powiedziałem. Więc teraz idziemy sobie dalej, ponieważ ten ród powinien być zapisany. Macie go obok mnie, więc pauza, przepisujemy, a ja lecę dalej. Jak już powiedziałem, genealogia, i to jest w sumie drugie pojęcie, które warto byłoby zapamiętać, więc możemy też go zapisać. To jest nauka, która zajmuje się naszą rodziną, historią naszej rodziny. Członkami naszej rodziny. I najczęściej jest to wyrażane poprzez stworzenie tak zwanego drzewa genealogicznego. Ja w czwartych klasach, w których uczę, zawsze daję to jako poniekąd pracę domową, ale dla chętnych. Dlaczego? Dlatego, że często drzewa genealogiczne były wykonywane już w klasach 1-3 i część z Was być może takie coś ma w domu i warto to zostawić sobie do czwartej klasy, bo nigdy nie wiadomo, czy takie drzewo genealogiczne nie będzie pracą domową, więc można by je było jeszcze raz użyć. Otrzymać z tego kolejną dobrą albo celującą, bardzo dobrą oczywiście, albo celującą ocenę. I generalnie powinniśmy w tych drzewach genealogicznych pamiętać o tym, że idziemy od naszych korzeni czyli na dole drzewa powinny być korzenie naszego rodu, a drzewo później się rozrasta i w konarach są kolejni. Powiedzmy, że następcy naszych przodków, czyli my, wasi rodziadkowie, rodzice, czy po prostu wy w tym powinniście być utrzymani? Idziemy sobie krok dalej. Idziemy sobie do kolejnych pojęć, które warto byłoby sobie zapisać. Idziemy do Ojczyzny. No, chyba nie muszę tłumaczyć pojęcia Ojczyzna, ponieważ jest to miejsce, w którym my się urodziliśmy. Ojczyzną nazywa się raczej kraj. W którym urodziliśmy się. To jest tak zwana duża ojczyzna, czyli generalnie jest to miejsce, w którym żyjemy, w którym się wychowaliśmy, z którego jesteśmy dumni bądź nie, ale się musimy z nim identyfikować, ponieważ jest to ziemia, na której żyjemy my dzisiaj, żyją nasi rodzice i tak dalej, czy przodkowie. I to jest Polska. W tym momencie jest to duża ojczyzna, ale występuje też coś takiego w naszych pojęciach jak mała ojczyzna, czyli. Ojczyzna, która jest niewielkim regionem, czyli takim obszarem w ramach danego, powiedzmy, województwa, to może być miasto, to może być dzielnica, to może być też wieś, w której żyjemy, w której funkcjonujemy i która generalnie jest no, nam bliska, ponieważ my znamy tam bardzo dużo ludzi, lubimy tam przebywać i wszędzie indziej, gdzie nie pojedziemy, czujemy się obco. To to jest nasza właśnie mała ojczyzna. Być może jak znacie swoją małą ojczyznę, a jak nie znacie, to możecie poczytać, możecie popytać rodziców, dziadków, nie wiem, sąsiadów, kogoś, kto mieszka tam od wielu, wielu lat, jakie są na przykład charakterystyczne elementy związane z waszą małą ojczyzną, jakie są tradycje, które tam występują, czyli takie, które są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie drogą ustną, czyli źródła niematerialne. I tutaj te tradycje są niezwykle istotne, ponieważ ja mieszkam w Będzinie. W Będzinie jest zamek z XIV wieku i tradycją Będzina jest to, że tutaj, no, jakby nie patrzeć, był też targ. I ten targ jest elementem historycznym mojego miasta, ale ja bym chciał się skupić na zamku, ponieważ na zamku żyli rycerze. A w Będzinie co roku odbywają się turnieje rycerskie. Mało tego, mamy nawet swoje bractwo rycerskie, które te tradycje właśnie kultywuje. Dowiedzcie się, jak to wygląda w Waszej małej ojczyźnie, i czy czasem nie macie czegoś, czym się możecie pochwalić. No, to jest dosyć istotne. Wiedząc coś więcej o swojej małej ojczyźnie, jeszcze bardziej się z nią potrafimy związać. I tu możemy pójść do kolejnego punktu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bardzo mocno związani z daną ziemią, jak na przykład z tą Polską. I przechodzimy sobie płynnie do kolejnego pojęcia. Zapisujemy. Patriotyzm. Patriotyzm. To jest umiłowanie, miłość do ojczyzny i dosłownie gotowość do poświęcenia za nią. W czasach wojen patriotyzmem było to, że człowiek poszedł i walczył. Był gotowy poświęcić swoje życie dla swojej ojczyzny. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda. To musimy być tego świadomi, bo na szczęście tych wojen nie ma tutaj na terenie Polski i Patriotą możemy być również w inny sposób. Dzisiaj patriotyzmem możemy się oznaczać tym, że będziemy, mieli jak są święta, jakieś e, narodowe, wieszając flagę na balkonie, czy też przy wejściu do domu, gdzie tam mieszkacie. To może być, ja na przykład moim patriotyzmem jest to, na przykład widzicie, mam koszulkę piłkarską, ale to jest tylko i wyłącznie przypadek do tych lekcji. Generalnie, moim patriotyzmem jest to, i tutaj, jak ktoś ogląda to z mojej szkoły, to pewnie już zauważył, że jak są mecze. Polskiej reprezentacji w piłkę nożną, no bo ja jestem fanem piłki nożnej, zawsze przychodzę w koszulce reprezentacji Polski. Ona jest moim elementem patriotyzmu. I wtedy wszyscy wiedzą, że w tym dniu gra Polska swoje spotkanie. Często dowiadują się o tym ode mnie, bo na przykład są nie na bieżąco. Więc jest to element patriotyzmu. A są też patriotyzmy lokalne w tych małych ojczyznach, o których mówiłem wcześniej. I tutaj też możemy powiedzieć jedno, że na przykład, jak mieszkamy w jakimś mieście, które ma swój herb, no bo każde miasto ma swój herb, o czym też jeszcze później będę mówił, na innych lekcjach w sensie, to one mają jakby swoje charakterystyczne kolory. I to miasto na przykład bardzo często te kolory eksponuje, pokazuje je. Czyli każdy, kto w danym mieście żyje, jak się dowie czegoś więcej, to może okazać się, że na przykład na jego osiedlu. W jego dzielnicy, czy też w jego mieście, wsi, w której mieszka, występują podobne kolory i że one są połączone w jakiś sposób z nazwą miasta, miejscowości, wsi, w której mieszkamy. I to jest wszystko. Zapraszam na kolejną lekcję. Do zobaczenia.